wieczorne łowienie zaczęło się całkiem przyjemnie. Rozpocząłem szukanie ryb w przybrzeżnych szuwarach, w nadziei, że ryby będą poszukiwać owadów bliżej brzegu. Dodatkowo wiadomo, że ciepła, płytka woda przyciąga masy różnego rodzaju owadów oraz na rybku. Całkiem ładna. Podczas łowienia rankiem zauważyłem, iż białoryb trzyma się blisko miejsc, gdzie może natychmiast schować się w gąszczu roślin. Pierwsze miejsce, które odwiedziłem, to miejsce o głębokości 1,5 metra, blisko trzcin. Pierwsze rzuty i nic. Kompletnie nic się nie dzieje. Może to nie to miejsce? Nic, rzucam dalej. W końcu pojawiają się wzdręgi w łowisku. No, ładne, ładne, ładne. Sama. Ale jaja. No, czerwone atakują. Abstrakcyjnie. Kolejna. Bez gumek, kurde, no. Ale to jest silna rybska. Piękne kotlety. Thank you.
łódź. To piękne rybki. Znowu odgryzał się ogon. Kuźwa. Nie nadążę. Tak, tak. Nie nadążam zakładać nowych gumek na haczyk. Żarłoczne ryby w ekspresowym tempie niszczą gumę za gumką. Ale za to jest zabawa. Ale szarpie. No to jest. Następna. No, zobaczcie. Jakie to piękne. Ho, ho, ho. To był dopiero dzień. Mój drugi dzień prawdziwego rekonesansu tego jeziora okazał się niesamowity. Tyle zdręk, ile dzisiaj wyjąłem, i to takich naprawdę ładnych. Jestem w szoku. Niestety, ale główną przynętą to tanta, ale przy takich atakach nie ma absolutnie żadnej szansy na to, żeby cokolwiek się udało przeżyć. W sensie, że guma po prostu ginie jedna po drugiej. Ataki są niesamowite, mocne i ryba walczy do samego końca. No, ale to tyle w takim razie, szanowni państwo. Do zobaczenia jutro w kolejnym dniu mazowskiej przygody.